Witam, Sister Nightshade, a to jest rozdział 11 Fall of the Equestry. Frakcje. Nie sądziłam, że ktoś z własnej woli udałby się w to miejsce, chyba że szuka kłopotów. Martwi. Wszyscy Manhattanie są martwi. Rozmawiałam z moją najlepszą przyjaciółką, Silverspoon, przez terminal, gdy połączenie zostało zerwane. Moja najlepsza przyjaciółka nie żyje, tyle że ona nie leży gdzieś martwa. W jednej chwili rozmawiałyśmy, opowiedziała mi o koncercie, na którym była ostatniej nocy w Hofbitz, a w następnej już jej nie było, przestała istnieć. Mówią, że kłocyki w kilku budynkach należących do ministerstw mogły przeżyć, ale wątpię, żeby to była prawda. Strzaskane kopyta jest ponad 2 dni kłusła do Manhattanu, a mimo to niektórzy strażnicy słyszeli wybuch megaczaru. Był nienaturalny, obcy, nie brzmiał jak prawdziwy dźwięk. Mówili, kilkoro z nich udało się na najwyższą grań. Gdy wrócili, opisywali ogromny filar złowrogiego zielonego ognia o dziwnym tęczowym połysku, otoczony czarnymi pierścieniami dymu, unoszący się w chmury nad horyzontem, tam, gdzie powinien być Manhattan. Mówią, że Clausale też został trafiony, a Equestria odpowiedziała swoimi megaczarami przeciw zebrom. Och nie! Czy zebry zaatakują Ponyville? Jest takie małe, nie zrobiłoby tego, prawda? Muszę ostrzec mamę i tatę. Może uda im się dostać do stajni pod akrami słodkich jabłek. Proszę, niech nadal będzie otwarta. W zeszłym tygodniu Silverspoon powiedziała mi, że Stabletek wpuszczało kucyki do stajni wokół Manhattanu, ale to była tylko jakaś próba, nic co mogłoby spowodować panikę. Nie mogli przecież wiedzieć. Wyłączyłam log, gdy odtwarzałem go, kilka następnych zostało ściągniętych na mojego pipaka. Znajdowałem fragmenty pamiętnika głosowego tego kucyka w całej skrzówce. Wyciągnąłem słuchawkę z sakwy i podłączyłem ją do pipaka. Pozwalała mi ona na słuchanie nagrań jednym uchem, bez zdradzania mojej pozycji. Calamity powrócił ze zwiadu, sygnalizując ogonem, że droga przed nami była czysta. Poruszanie się przez trzaskane kopyto okazało się szybsze, niż mogliśmy się spodziewać. Głównie dlatego, że staraliśmy się pozostawiać jak najmniej śladów naszej obecności. Nie wypełnialiśmy naszych sakw przedmiotami, których mogłoby komuś brakować. Zrobiłem wyjątek dla zawartości sejfu w Biurze Rzeczy Znalezionych, usprawiedliwiając to faktem, że nie był on otwierany od czasu, kiedy spadły megaczary, więc brak tych przedmiotów nie wzbudziłby niczych podejrzeń, tym bardziej, że zamknęłam go ponownie na zamek. Poza tym, te kucyki w ogóle nie brały pod uwagę możliwości infiltracji fortecy. Nie jestem mistrzynią cienia, lecz potrzebowałam bardzo niewiele porad z taktyk infiltracyjnych zebr, by przekraść się obok tak obojętnych strażników. Przekartkowałam książkę, gdy Calamity udał się po prześcieradło z siedziby bandytów. Calamity nie był tak zdolny i dwukrotnie prawie zwrócił na siebie uwagę bandyty ze strzaskanego kopyta, ale na szczęście udało nam się schować w porę. Doszłam do wniosku, że dam mu taktyki infiltracyjne zebr do przejrzenia, gdy wrócimy do kolejowego Fortu Guard. Nie, żeby książki mogły być czytane tylko raz. We wnętrzu strzaskanego kopyta przywitała nas zimna i monotonna szarość, bardzo podobna do tej z poziomu technicznego w Stajni 2, tyle, że tutaj ściany były popękane, sufit przegniły, a światło słabe i nierówne, pochodzące z małych latarni zawieszonych na wbitych w ściany kolejowych gwoździach. Ciemniejąc niebo na zewnątrz zmieniło wysoko osadzone okna z kratami w martwe oczy, patrzone pusto w korytarze. Gdzieś przed nami słychać było radio odtwarzające okropnie smutną piosenkę. Znów byliśmy w zasięgu stacji DJ Poniego. Kuce drogą biegnące, bez twarzy, bez wyrazu. Kuce dookoła mnie, gnające ku miejscom bez nazw. Utwór sprawił, że pogrążyłam się w melancholii. Piosenkarzowi udało się sprawić, że Equestria sprzed wojny stała się tak samo posępna i niegościnna jak pustkowia. Podążając za Calamitym, rozważałem włączenie wpisu z pamiętnika głosowego,
żeby ją zagłuszyć. Szybko jednak zdałam sobie sprawę, że odtwarzanie go w jednym uchu sprawiłoby, że połączyłby się on z muzyką w coś jeszcze bardziej depresyjnego. Źrebięta urodzin czekające chcą imprezki być szczęśliwe. Tak szybko dorastające marzeń już nie spełnią, każdy to wie. Cholera, wymamrotałem, chowając się w cieniu za plakatem. Ciężka praca to wesoła praca. Patrząc ponad rzędami biurek w głąb dobrze oświetlonego pokoju, za nim w środku za biurkiem siedział kucyk pasujący do opisu do Dice'a, przedstawionego mi przez Gaud. Czytał książkę Klejnoty stosowane, strzeżone przez jednego kucyka, którego widziałam, i zapewne innych znajdujących się poza zasięgiem mojego wzroku. Sejf znajdował się dokładnie za nim. Nie było sposobu na dostanie się do niego ukradkiem. Nawet jeżeli użyłbym steltbaka, usłyszałby zamek otwierającej się stopy od jego uszu. Czas na plan awaryjny, wyszeptałem do Kalamity'ego. Masz jakiś? Kalamity uniósł brwi. Tak, zapakujmy ich do wagonu służbowego i odłączmy go od reszty pociągu. Skrzywiłam się, gdy przypomniał mi, jak skończył się jego ostatni plan. Mogło być gorzej, wyszeptałam z uśmiechem. Velvet pewnie zaproponowałby, żeby podejść i grzecznie poprosić. Zamknęłam oczy. Cholera, nie mogliśmy siedzieć tutaj i czekać, aż ten dyran się ruszy. Im dłużej to byliśmy, tym większe były szanse na to, że nas złapią. Dobra, powiedziałam w końcu, tak właśnie zrobimy. Ja tylko żartowałem, syknął Kalamity, otwierając szeroko oczy. Wdzięczny staruetce seksowny klacz za częściowe zregenerowanie mojej magii. Ostrożnie wylewitowała mi karabin snajperski i szturmowy, podając Kalamitemu. Weź je, cofnij się i schowaj w tym bocznym pokoju ze starymi latarkami, poinstruowałem go, przypominając sobie pomieszczenie, które wyglądało jakby przez parę ostatnich miesięcy nie użyto go do niczego poza kilkoma szybkimi numerkami. Pójdę się przywitać. A jak już zaczną do ciebie strzelać, co wtedy? Wymyślam to wszystko w locie, ale jeśli wszystko inne zawiedzie, to nadal mam steltbaka. To powinno wystarczyć, bym się wydostała. Gdy usłyszysz strzały, nie czekaj na mnie. Wracaj bezpiecznie do Remedy, po namyśle dodałam. Proszę. Kalamity zmarszczył brwi i oddalił się, mrucząc pod nosem coś na temat logiki pozostawienia wymyślaniu planu w locie przez kucyka nie mającego skrzydeł. Włączyłam następny log, słuchając, gdy czekałam, aż Kalamity oddali się na bezpieczną odległość. Spanikowany głos tej samej klaczy wyrwał się z słuchawki. Sieć komunikacyjna nie działa. Próbowałam skontaktować się z mamą i tatą, lecz nie mogłam uzyskać połączenia. Początkowo wydawało się, że sieć była przeciążona i moje połączenia były odrzucane, lecz później padło kompletnie. Nie możemy połączyć się też z żadnym ośrodkiem Ministerstwa Morale. Nikt nie spodziewał się, by to w Manhattanie odpowiedziało, ale żeby nawet Canterlot? Nie, to niemożliwe. Zebry nie mogły zniszczyć Canterlot, prawda? Co się stało z księżniczką Luną? Znałam odpowiedź, słyszawszy już o ruinach Canterlot, włączyłam kolejny log. Zaczęło padać, nie dalej jak godzinę temu, było bezchmurnie. Myślę, że Pegazę opłakłem Clausdale. Większość strażników uciekła, zostawili mi kody do otwarcia cel. Skubs powiedział, że teraz to moje zadanie, nikt inny nie zamierzał ryzykować wypuszczenia naszych gości. Czemu ja? To nie ja powinna być za to odpowiedzialna. Jeśli tego nie zrobię, te kucyki umrą tutaj z głodu, lecz jeśli niektóre z nich to bardzo złe kucyki. Kilkoro nawet przyznało się do pomagania zebrom w zamachu na księżniczkę Celestię na granik strzaskanego kopyta. Jeśli ich wypuszczę, kto wie, ile zła wyrządzą? Co jest gorsze? Pozwolić im umrzeć? Czy poszczuć ich na poranioną i cierpiącą Equestrię? Nie, jestem tylko inspektorką, nie powinnam podejmować takich decyzji. Mamo, tato, Silver Spoon, co mam robić? Nie byłam już pewna, czemu słuchałem tych logów. Z ciekawości, a może słuchając ich, w jaki sposób oddawałam szacunek przeszłości, poznając ją? Nieważne, czas ruszać. Jak się tu dostałaś? Syknął The Dice, patrząc się we mnie.
Trzy magiczne bronie energetyczne wycelowane były w moją głowę. Jednak duży, okrutny kucyk na prawo od Dejsa wyglądał, jakby wolał mnie zagryźć na śmierć. Ja, cholera, myśl, stróż może nazywać szczerość cnotą, ale czasami jest nią też umiejętność kłamania przy wyoczy. Użyłam magii, jestem przecież jednorożcem. Poczułam ulgę, brzmiało to prawdopodobnie. Nawet ja mogłabym to kupić, jeśli nie wiedziałabym, jak kiepska jestem w czarach. Lepsze pytanie to, czemu? Czemu? Czemu tutaj przyszłam? Nie, czemu klaczki są inne niż żołgierki? Głos ciemnego kucyka przepełniony był sarkazmem. Jak myślisz? Jąkając, zorientowałam się, że mogłam lepiej przemyśleć moje podejście do tej sprawy. Zwróciłam wzrok na ściany, szukając inspiracji. Moje spojrzenie padło na oprawiony artykuł z gazety, zawierający wyblakłe zdjęcie pięknego jednorożca. Występ Sweetie Belle w koncercie patriotycznym w strzaskanym kopycie. Moje oczy ponownie spotkały się z oczami Dice'a. Dołączyć do twojej załogi. Jesteście wszyscy byłymi niewolnikami, prawda? Ja uciekłam właśnie ze starej Apellosy. Gdy tylko skończyłam mówić, zorientowałam się, że miałam na sobie pancerzone ubranie serwisowe stajni i byłam zupełnie niepodobna do niewolnika, który dopiero co uciekł. Dedais oceniał mnie z głęboką i jak najbardziej uzasadnioną nieufnością. Gdyby zaczęli strzelać, najprawdopodobniej byłabym martwa. Bycie małą i szybką pomaga przeciw strzałom z dużego dystansu, ale nie przed bezpośrednimi strzałami z broni, która zmienia cię w kubkę popiołu. Co gorsza, poczułam ukłucie w sercu, gdy pomyślałam, że Calamity prawdopodobnie szybko podzieliłby mój los. Znając mojego nowego przyjaciela, ucieczka i ukrywanie się nie były jego naturze. Podejrzewałam, że dołączyłby do walki. Powiedzmy, dzieciaku, Dedais w końcu się zdecydował, skupiając na mnie wzrok, że zobaczymy, jak poradzisz sobie z kilkoma zadaniami. Udowodnij swoją przydatność, to pogadamy znowu. Przełknęłam, no przynajmniej mnie jeszcze nie zastrzelił. Co mam zrobić? Mam tutaj list, który trzeba dostarczyć. Niedaleko, na przełącz żółtego wzgórza, około godziny kłusa, mam mapę, którą możesz ściągnąć na swojego pibaka. Dostarcz go i wróć tutaj, wtedy znowu pogadamy. Gdy przesunął ku mnie po biurku zapieczętowaną kopertę, zastanawiałam się, czy była w niej wiadomość w stylu zabij kucyka niosącego ten list. Ach, będziesz potrzebować tej opaski na nodze. Dzięki temu Gałdyna będzie wiedzieć, że możesz przejść. Kto? Spytałam, wsuwając opaskę z zdawaną ignorancją. Tą grywią dziwkę, która dowodzi naszym komitetem powitalnym. Szczerze mówiąc, nie jest warta problemów, które stwarza. No, ale szef zdaje się ją lubić, więc zostaje. Na razie. Szef? Myślałam, że ty tu rządzisz. Dedais wyraźnie nie miał takiej cierpliwości do pytania Gaud. Scramble, jeśli jeszcze raz się odezwie, zacznij wyrywać jej nogi. Uśmiech na twarzy kucyka po lewej od Dedaisa poszerzył się okrutnie. Wyszłam szybko i bez słowa. Nie dotarłam zbyt daleko, gdy jeden ze strażników Dedaisa dogonił mnie. Kiwnął na innego, niby przypadkowego, kucyka ze strzasknego kopyta i obaj bez słów zajęli pozycję przy moich bokach. Oczywistym było, że mieli upewnić się, że znalazłem drogę do wyjścia. Zbliżyliśmy się do małego pokoju, w którym ukrywał się Calamity, więc odezwałem się najgłośniej jak mogłam, nie wzbudzając jednocześnie podejrzeń. A więc eskortowanie kucyków do wyjścia, czy to wasza normalna praca? Jesteście odźwiernymi? Zamknij się, powiedział ostrzegawczo ochroniarz Dice'a, ale ten drugi odezwał się swobodnie. W sumie to nie, jestem tylko łamaczem skał. Łamaczem skał? Nie są brew. Jak tu trafiłeś? Wydawał się całkiem w porządku. Łowcy niewolników zaatakowali gospodarstwo mojej rodziny. Ja i mój brat walczyliśmy, a moja żona próbowała ukryć rybaki. Zabili mojego brata, zabrali moją kochaną Sugarplum razem z dziećmi i zostawili mnie na śmierć. Gdy to mówił, cień przebiegł po jego twarzy. Jego oczy się zwężyły. W każdym słowie rozbrzmiewała nuta smutku.
poszukiwaniu ochrony dołączałem się tutaj. Nie jestem bandytą, nie robię nic z tego gówna, co oni. Po prostu pracuję ze skałami i dziękuję boginiom za to, że nie jestem sam na pustkowiach. Skinęłam poważnie głową. Cóż innego mogłabym zrobić? W ciężkiej ciszy, która nastąpiła, usłyszałem to samo radio w jednym z pomieszczeń obok. Muzyka ustała. DJ Pontrzy nadawał wiadomość. Już od jakiegoś czasu ostrzegałem wszystkie kucyki, by trzymały się z dala od Apelosy. No, ale wygląda na to, że mieszkanka stajni albo nie zrozumiała wiadomości, albo zdecydowała się ją zignorować. Dostałem potwierdzone raporty, mówiące o tym, że ta mała klaczka wmaszerowała do Apelosy, przynosząc na swoich kopytach piekło. Uwolniła je ponad tuzin niewolników, w tym wiele źrebiąt. Z radością mogę ich poinformować, że są całe i zdrowe. Jednakże w tej pieśni jest też smutna nuta, gdy mała armia łowców niewolników próbowała odbić swoich więźniów. Nasza bohaterka pustkowi poświęciła życie, by umożliwić wszystkim bezpieczną ucieczkę. Tak więc, ten kawałek jest dla ciebie, mieszkanko stajni. Niech Celestia i Luna utulą cię swoimi ogonami. Potknęłam się, gubiąc krok, kiedy zszokowana zrozumiałam, co się dzieje. Znowu mówili o mnie w radiu. Te biedne kucyki, które pomogą uwolnić, były bezpieczne, a ja byłam martwa. No, przynajmniej według radia. Ktoś musiał założyć, że zginęłam w rozbitym pociągu, lub ktoś skłamał, wiedząc, że tak będzie lepiej. Chciałam się zatrzymać, zawrócić, by usłyszeć całość, by kopać i krzyczeć na odbiornik, żeby w jakiś sposób zmusić go do powtórzenia wszystkiego od początku. Ruszaj się, ochroniarz Dedeisa warknął, gdy zostałam z tyłu, więc podbiegłam, by dogonić moją eskortę. A twoja historia? Zwróciłam wzrok na ochroniarza i zapytałam. Spojrzał na nie z podełba. Wywalczyłem sobie tutaj miejsce w dorocznych zawodach w zadeptywaniu denerwującego jednorożca na śmierć. W takim razie wracamy do ciszy. Szliśmy inną, bardziej bezpośrednią drogą do placu niż ta, którą obrałem z Kalamitym. Korytarz, w którym obecnie szliśmy, miał kilka par drzwi otwierających się na pomieszczenie będące kombinacją amfiteatru i stołówki. Była tam stara scena z poszarpanymi i brudnymi kurtynami. Domyślałem się, że Sweetie Belle Clutch, która została później pierwszą nadzorczynią stajni 2, dała występ właśnie tutaj. Pomieszczenie wypełnione było przypadkowo porozstawianymi stołami i ławkami oraz kilkoma tuzinami bandytów jedzącymi cienki gulasz. Jego zapach nieprzyjemnie łączył się ze smrodem niemytych kucy z swojego rozkładu. Dla zabicia czasu włączyłem kolejny lok w pikbaku. Nie zdążyłam, powinnam była się domyślić. Nic dziwnego, że reszta obsługi uciekła tak szybko. Powinnam wiedzieć, że strzaskane kopyto samo uruchomi wszystkie alarmy i zostanie odcięte, gdy tylko główny komputer zda sobie sprawę, że jest odcięty od świata zewnętrznego. Protokoły zapobiegania ucieczką z pomocą z zewnątrz. Nim podjęłam decyzję, uwolniłam gości z ich cel. Byliśmy już więzieni wewnątrz. Wiem, co się dzieje się ze słabszymi z nich. Mogę sobie tylko wyobrazić, co zrobią ze mną, dowiedzą się, że ktoś z obsługi jest zamknięty razem z nimi. Wzięłam jedzenie z lodówki w stróżówce i zamknęłam się w tej łazience. Zamknęłam też kilkoro innych drzwi. Jeśli dopiszę mi szczęście, to pomyślą, że to normalne, że i te są zamknięte, bo jeśli zechcą ją wyłamać, to na pewno mi się to uda. Jedzenia starczy mi może na 3 dni. Mam też trochę leków i wody pod dostatkiem. Mam nadzieję, że zanim moje zapasy się skończą, oni znajdą sposób na wyjście ze strzaskanego kopyta. Mogę jedynie mieć nadzieję, że uciekną, zanim odkryją, że tu jestem. To moja jedyna szansa. Gdy weszliśmy na plac, ochroniarz odwrócił się do mnie, przypierając mnie do ściany. Chcesz poznać moją historię? Warknął. Powiem ci, byłem handlarzem w karawanie, którą szwony Gaut miały ochraniać. Widziałem, jak próbowali sprzedać na złowcę niewolników i widziałem, jak ona się ich pozbyła. Więc jak tu się dostałem? Przyleciałem tu na jej skrzydłach, tak samo jak wszyscy wiemy, że przyleciałeś ty. Moje uszy opadły,
czułam kamienną ścianę naciskającą na mój zad. Byłem jednym z tych kucy, które podążały za gałd, lecz nie byłbym dobrym handlarzem, gdybym nie umiał przewidzieć zmian w rynku. Zaoferowałem moją lojalność Dedejsowi. Powiedział mi strażnik, były kupiec. Jego głos stał się złowrogi. Dla gałd szykuje się stryczek i uwierz mi, nie chcesz być po jej złej stronie, gdy napręży się lina. Obydwaj odwrócili się ode mnie, odchodząc. Ten drogi zarechotał. Śmiało, teleportuj się na zewnątrz. Zostawili mnie na placu i zamknęli za sobą drzwi. Patrząc dookoła, zorientowałam się, że każda budowla przeznaczona do trzymania więźniów miała najpewniej czary uniemożliwiające jednorożcom teleportowanie się na zewnątrz. Była to rzadka zdolność, lecz na pewno by jej nie pominęli. Podeszłam do miejsca, gdzie zostawiliśmy nasze prześcieradło i ukryłam się, włączając następny log. Czekając na Kalimitiego, głos był cichy, prawie całkowicie zagłuszony przez dźwięki tocząc się w tle kłótni. Skończyło mi się jedzenie. To, co miałam, oszczędzałam. Tak myślę. Nie ma sposobu, by określić tutaj czas, lecz wydaje mi się, że minął tydzień lub przynajmniej 4 dni, gdy skończyło mi się jedzenie. Przeszukałem śmietnik, kilka starych ogryzków. Wszystkie były brązowe, gąbczaste i smakowały okropnie. Goście na zewnątrz radzą sobie dużo gorzej. Kiedy ośrodek wszedł w stan awaryjnego zamknięcia, w spiżarni było jedzenie na niecałe 2 dni. Teraz głodują, słyszę ich na zewnątrz, dyskutujących o tym, kogo zjedzą pierwszego. O nie mogą, to jest gorsze niż... Głos kucyka został przerwany przez duszony krzyk, a chaos w tle wybuchł jeszcze głośniej. Mogłam wyraźnie usłyszeć krzyk kuca. Krojdzią! Nie, och nie! Nie chcę tego słuchać. Celestia, Luno, proszę, nie chcę tego słyszeć. Noc tuliła nas w tej ciemności, gdy Kalamity niósł mnie w kierunku przełęczy żółtego wzgórza. Jeszcze raz, czemu teraz pomagamy temu całemu Dudajsowi? Nadal próbujemy dobrać się do tego sejfu dla gałd. Pamiętaj o Velvet. Ano, odpowiedział ponuro, lecieliśmy w ciszy przez kolejnych kilka minut. Gdzie to miało być? Czubkowa z tego nosa nie widzę. Miałam lokalizację docelową zapisaną w moim feedbacku, ale wahałam się przed podnoszeniem nogi, by na niego spojrzeć. Wyrodzenie się, będąc zniesioną przez lecącego Pegaza, nie wydawało mi się zbyt mądre. Zamiast tego włączyłem EWS, by sprawdzić kompas. Nic. Albo zapomniałem ustawić go, by wskazywał na przełącz żółtego wzgórza, albo zobaczyliśmy z kursu. Cholera, poleciałem za daleko. Kalamity skręcił. Chłodny, nocny wiatr wdzierał się w moją sierść. Grzywę. Zmiana kursu ukazała kilka świateł migoczących w ciemności. Tego szukamy? Wygląda mi to na całkiem sporo obozowisko. Sprawdziłem EWS. Widziałem teraz znacznik pulsujący na krawędzi mojego kompasu. Nie, dalej lecimy w złym kierunku. Powinniśmy kierować się w tamtą stronę. Kalamity nie skręcił. W takim razie chcę zobaczyć, co to jest. Trzymaj się i jedź cicho. Obniżył lot, celując tak, by przelecieć nad światłami, gdy się zbliżyliśmy. Ja także dojrzałem masę namiotów, ognisk i cyków, a gdy znaleźliśmy się wystarczająco blisko, proporcje czarno-czerwone, w środku których dominowało stylizowane białe oko z krwisto-czerwoną źrenicą. Kucyki poniżej były uzbrojone i było ich dużo. Zauważyłem wśród nich 2 gryfy, sądząc po ich pancerzu najemnicy szponów, lecz noszących czerwono-czarne obroże z tym samym czerwonym okiem. Zdecydowanie nie były to szpony gałd. Inna kompania na tyłach obozu zauważyła rzędy wozów do przewozu niewolników. Kalamity uderzył mocno skrzydłami, jęcząc delikatnie z bólu, by wznieść się nas wyżej w ciemność nocy. Z nadzieją, że nikt z tych poniżej nie spoglądał akurat w niebo. No, to dopiero jest beczka zgniłych jabłek. Kalamity, szepnęłam, niezdolna do zignorowania tego jęku, twoje skrzydło. Nic mi nie jest, cicho sza. Kontynuowaliśmy lot, tym razem uważnie obserwowałam kompas EWS. Przełęcz żółtego wzgórza była ćwierć mili za nami, w kierunku strzaskanego kopyta, z wystarczającą ilością wzniesień po drodze, byśmy nie spostrzegli obozu, podchodząc tam od strony więzienia.
Tym razem dostrzegła malutką iskrę latarni należącej do czekającego kuriera. Zasugerowałam Kalamitiemu, że powinniśmy przelecieć nad nim, a następnie ja podejdę do niego sama i ze spodziewanego kierunku. Dedais złączył kopyta, patrząc na mnie badawczo. Nie wspominałam ani słowem o armii łowców niewolników Redaja. Dobra robota, powiedział w końcu. Odpocznij trochę, wyglądasz jak zabawka gryfa. Wróć jutro, będę miał dla ciebie jeszcze jedno zadanie. Wykonasz je, to jesteś przyjęta. Z tymi słowami machnąłbym się oddaliła. Tym razem, ku mojemu zaskoczeniu, nikt nie podążył za mną jako eskorta. Przeszłam jedynie kilka metrów w dół korytarza, gdy Dedais wyszedł ze swojego biura w towarzystwie wszystkich swoich ochroniarzy. Zostawiając otwarte drzwi, skręcili i odeszli w innym kierunku. Zatrzymałam się, sejf nie był strzeżony, to było prawie zbyt łatwe. Nie, to zdecydowanie było zbyt łatwe. Aktywowałem stealth bucka. Sejf był kłopotliwy, lecz w granicach mojej możliwości. Otworzył się z kliknięciem. Rejestr był jedyną z rzeczą znajdującą się w środku. Schowałam go właśnie do sakwy i zamykałam sejf, gdy wrócił Dedais ze swoją świtą. Rozejrzeli się po pomieszczeniu. Gdybym nie była niewidzialna, zobaczyliby mnie. Dedais zaszedł za biurko z prawej, a jego okrutny ochroniarz z lewej, zamykając mnie w pułapce. To, że mnie nie widzieli, nie miało żadnego znaczenia. Gdyby któryś z nich otarł się o mnie, od razu zrozumieliby, co się dzieje. Gdy się zbliżali, wdrapałem się na biurko. Dwóch pozostałych, z których jeden okazał się być byłym handlarzem, zajął pozycję przy drzwiach. Odwróciłam się na biurku i kucnęłam, przygotowując się do wyciągania się z biura między nimi. Jeden z nich zamknął drzwi. Niech mnie Luna wyrucha księżycem. Odwróciłam się powoli. Dedais zatrzymał się i patrzył na sejf. Myślisz, że go zabrała? Zapytał były handlarz. Serce zsunęło mi się do żołądka. Och, myślę, że masz mały szpieg. Zrobił dokładnie to, czego chciała od niej Gaudyna. Dedais uśmiechnął się. Tym lepiej, gryfica może się pieprzyć. Zwrócił się do strażników. Przygotujcie resztę. Siły Redaja zaatakują strzaskane kopyto pojutrze o świcie. Musimy się upewnić, że wejdą do środka bez przeszkód. Czas spotkać go osobiście. Zawirowało mi w głowie. Dedais zrobił układy z łowcami niewolników. Zamierzał pozwolić żołnierzom Redaja wejść i pojmać kucyki, które powinien tutaj chronić? Ta zdrada przypominała to, co zrobiły szpony Gaud, lecz na znacznie większą skalę. Dedais podszedł do biurka i położył na nim kopyta, zmuszając mnie do podniesienia jednego z nich, by uniknąć kontaktu. Czułam, jak pot pojawiający się na moim czole, gdy balansowałam w ciszy. Następnie pochylił się, by wziąć w zęby swoją kopię klejnotów stosowanych. Przerażenie zorientowałam się, że na niej stałam. W ostatniej chwili podniosłam moją tylną nogę. Zachowanie równowagi wymagało teraz znacznie więcej wysiłku. Całe moje ciało było bolałe. Z braku snu rozpaczliwie poszukiwałam miejsca na opuszczenie jednego z wyniesionych kopyt, zanim upadnę. Drzwi otworzyły się z hukiem. Upadła na podłogę z topnięciem, gdy para kucyków biegła do środka. Zaskoczony Dedais odskoczył w tył i upuścił książkę. Ser, przepraszamy, że przeszkadzamy, ale mamy intruza. Dedais spojrzał na nowo przybyłą dwójkę. Mała klacz, jednorożec, mniej więcej tego wzrostu? Zapytał od niechcenia, unosząc kopyto. Nie, ser, to Pegas. Księżycem. Mój pipback poinformował mnie, że czarni widzialności lada moment przestanie działać. Nie miałam wyboru, podniosłam się na kopyta i ledwo mijając wszystkie kucyki, wystrzeliłem przez otwarte drzwi. Galopowałam do umówionego miejsca spotkania tak szybko, jak moje zmęczone nogi na to pozwalały. Kalamity czekał na mnie, ukryty pod prześcieradłem. Już tego nie potrzebujemy, zauważyli cię, mam rejestr, lecimy. Chwilę później byliśmy w powietrzu. Widziałam, jak zmęczony był Kalamity. Co chwilę opadaliśmy w locie. Skrzywiłam się, wiedząc, jak bardzo obciążaliśmy jego gojące się skrzydło. Wracamy do Gaud i idziemy spać. Nic inne się nie liczy. Musimy się wyspać. Nie narzekał, lecz widziałam, że skrzydło sprawiało mu dotkliwy ból.
Włączyłam jeden z ostatnich logów. Tym razem klacz już nie szeptała, lecz nadal ledwo słyszałem ją poprzez szum mandaliny na zewnątrz. Cholera, wiedzą, że tu jestem. Obudziłam się z koszmaru tak gwałtownie, że przewróciłam w śmietnik. Usłyszeli to. Niedługo przebiją się przez drzwi. Słyszałam inne kucyki po drugiej stronie drzwi, wykrzykujące okropnie bluźniercze obietnice. Nie muszę już domyślać się, co ze mną zrobią. Chcą, żebym wiedziała, ale nie pozwolę im na to. Kto by pomyślał, że ten głupi, mały pistolecik mnie uratuje? Użyłam kolby, by zbić lustro. To będzie bolało, lecz jeśli robię to szybko, nie będzie bolało długo. Pozostało jeszcze tylko jedno nagranie. Węzeł R7 wynurzył się z ciemności. Wycieńczony Calamity zapewnił nam nieco twarde lądowanie. Kucyki ze wszystkich stron skierowały na nas lufy jarzących się magicznych broni energetycznych. Gaut wystąpiła naprzód. Witajcie z powrotem. Zaczynałam już się o was martwić. Popatrzyła na nas. Macie rejestr? Skinęłam głową z wysiłkiem. Tak, ale zanim ci go dam, sama chcę do niego zajrzeć. Poza tym jest coś, o czym powinnaś wiedzieć. Gaut uniosła brew. Tak? Zapytała, taksując z niej wzrokiem. Dedais wie, praktycznie pozwolił mi go ukraść. Słyszała, jak mówi coś o tym, że możesz się pieprzyć. Gaut usiadła, oceniając mnie. W końcu powiedziała, jestem pod wrażeniem, nie musiałaś mi tego mówić. Następnie zwężając oczy dodała, więc czemu to zrobiłaś? Co z tego będziesz miała? Zachwiałem się na nogach. Jest tego więcej, ale powiem ci, kiedy ja i moi przyjaciele się wyśpimy. Tutaj bezpiecznie pod twoją opieką. Na twarzy Gaut zagościł uśmiech, wykrzywiony po jednej stronie przez bliznę. Dobra, mamy układ, dodała z naciskiem, ale gdy będziecie spali, chcę ten rejestr. Skinęłam głową. Znalezienie tego, czego szukam, nie zajmie mi dużo czasu. Gaut zaprowadziła nas na tył do jednego z wagonów na bydło. Gdy wkroczyłam do środka, poczułam ulgę, widząc Velvet Remedy, skulona na łóżku z lekko zgniłego siana. Rozmawiała łagodnie z drugim kucykiem, zajmując się jednocześnie trzecim, którego tylna noga zawinięta była w jeden z pozostałych nam cennych bandaży. Zastanawiałam się, czy zostały nam jeszcze jakieś medykamenty. Velvet Remedy podskoczyła na nasz widok, posyłając nam słaby, lecz szczery uśmiech. Co wyście robili? Poszliście na wycieczkę z przewodnikiem? Ano, coś w tym stylu, odpowiedział Calamity. Co ja mówiłam o twoim skrzydle? Velvet zaciągnęła Calamity'ego w kierunku narożnika wagonu, który najwyraźniej stał się improwizowaną kliniką. Muszę je obejrzeć i zmienić bandaże. Kręcąc głową, czując jednocześnie podziw i rozpacz, podążyłam za nią. Byłam zbyt zmęczona nawet docenić, jak zgrabny był jej tyłeczek. Wyszukałam brudną, lecz wyglądającą na miękką kubkę siana. Zwinęłam się w kłębek i wyciągnęłam rejestr. Kartkując go, znajdowałam wpisy sprzed wielu lat. Te nowsze, jak czułam, były podejrzane. Spodziewałam się, że cokolwiek zamierzał The Dice, spreparował te notatki, lecz te starsze, wyblakłe, nie mogły zostać zmienione tak, by nie było to widoczne na pierwszy rzut oka. W każdym razie nie przez kucyka ziemnego. Zaczęłam zastanawiać się, jak wyglądałby uroczy znaczek fałszerza. Z łatwością znalazłam wpis, którego szukałam. Kilkoro z pobliskich farmerów zaczęło stawiać opór. Uzbroili się w karawanie handlowej, która przeszła tędy w zeszłym miesiącu. Jeden z nich odstrzelał grupę walpadołom, którą wysłałem na wschód. Pana Topaza to nie obchodzi. Interesuje go tylko to, żeby nie ustały dostawy kamieni. Myślę więc, że czas przypomnieć tym farmerom skał, czemu robią to, co im każemy. Jutro wysyłam kilku chłopaków na farmę Belów, by uczynili z nich przykład. Powiedziałem im, żeby zrobili to bardzo obrazowo, by reszta nie miała żadnych wątpliwości. Zatrzasnąłem telekinetycznie książkę z większą siłą, niż spodziewałem się z siebie wykrzesać. Rejestr przeleciał cały wagon i odbił się od drugiej ściany. Teraz nie chciałam spać. Chciałam wmaszerować tam z powrotem, włożyć Little Macintosha w gardło Dice'a i pociągnąć za spust. Zamiast tego wstałam, podniosłam rejestr i wyszłam, by porozmawiać z Gaut. Co teraz?
Gaut podniosła wzrok z nad rejestru, patrząc na mnie ze swojego biurka. Teraz? Teraz idźcie spać. Jutro pogadamy przy śniadaniu, a potem jesteście wolni. Do tego czasu wszystkie patrole i posterunki mają wiedzieć, że możecie przejść. Wykonaliście zadanie. Kontrakt werbalny to nadal kontrakt i się z niego nie wycofuje. Gaut zmarszczyła lekko brwi. Szkoda, przydałby nam się tutaj wykwalifikowany medyk. Odczekałem chwilę, to nie było to, co chciałem usłyszeć. Co z tobą? Co ze mną? Pokazałem kopytę na rejestr. Co teraz zrobisz? Gaut wyniosła się zirytowana. Pan Topaz wynajął mnie do ochrony strzaskanego kopyta i kucyków wewnątrz. Dedais właśnie stał się zagrożeniem. To oczywiste, dźgnęła rejestr szponem. Nie mogę tego zignorować. Wiedziałam, że Dedais planuje coś podejrzanego, ale to przekracza wszelkie granice. Grał jej na nerwach, pomyślała część mnie. Prawie jakby zdrada Dedaisa była zaplanowana tak, aby jak najbardziej dopiec Gaut. Powiedziała mi to. Grywica wybuchła śmiechem, gorzkim, lecz nie pozbawionym humoru. Myślisz, że tego nie widzę? Mogłam zgadywać, co planowała. Przyszło mi na myśl kolejne pytanie. Co byś zrobiła z tym miejscem, jeśli to ty byś nim rządziła? Wbiła we mnie wzrok. Chodzi mi o strzaskane kopyto. Co byś zrobiła? Odpowiedziała powoli, wyważonym tonem. Nie rządzę tam i nie będę, nawet jeśli pozbędę się Dedaisa. Pan Topaz rządzi tą operacją, a ja nadal mam z nim kontrakt. No tak, pomyślałam, kiwając głową, ale gdybyś go już nie miała? Velvet Remedy podeszła do mnie, gdy wróciłam do wagonu. Byłam tak bardzo zmęczona, lecz moje serce zatrzepotało lekko, gdy się zbliżyła. Więc Gryfica faktycznie pozwoli nam odejść? Kiwnęłam głową. Velvet wyglądała, jakby bardziej ją to zaskoczyło, niż uspokoiło. Możemy tu spędzić noc. Potrzebujemy snu. Nie zaprzeczę. Przez to całe stanie Calamity jeszcze bardziej nadwyrężył swoje skrzydło. Potrzebuje czasu, żeby odzyskać pełne sił. Skrzywiłam się boleśnie. Velvet Remedy zmieniała temat zbyt gwałtownie, jak na możliwości mojego pozbawionego snu umysłu. Little Pip, odbyłam tutaj niezwykle interesującą rozmowę, kiedy ty i Calamity byliście zajęci kradzieżą. Westchnęłam słabo, nie bardzo miałam na to siłę. Widzisz tego ogiera? Zapytał, wskazując na ciemny kształt, który, jak uznałam, był śpiącym kucykiem. Nazywa siebie kaznodzieją. Skinęłam mgliście, przypominając sobie, że Gaut mówiła coś o jakimś kaznodziei. Mówi, że przybył tu nieść słowo bogini wprost pod kopy Dredaya. Moje uszy stanęły dęba i skupiłam całą uwagę na słowie Velvet. Słowo bogini? Zapytałam. Ze sposobu, w jaki to powiedziała, domyśliłam się, że nie chodziło o Celestę lub Lunę. Velvet wstachnęła. Twierdzi, że ta jego bogini przemawiała do niego we śnie, od kiedy był małym ogierkiem. Jej ton sugerował, że jej diagnoza nie brała pod uwagę czynnika boskiego. Ja jednak nie byłam gotowa, by porzucić tę myśl tak szybko. Patrząc na nią surowo, wyszeptałam w odpowiedzi. Może mieć rację. Jej oczy otworzyły się z niedowierzaniem. Zanim zdołała otworzyć usta, żeby mnie wyśmiać, wyjaśniłam. Zastanawiałeś się, jak łowcy niewolników zdołali wyprzedzić nasz pociąg? Myślę, że mogła mieć w tym rolę jakaś magia telepatyczna? Poczułam nagłą potrzebę udania się do wieży Tempony i porozmawiania z DJ-em Pon 3. Zdawał się on mieć niewiarygodnie dobrą, choć nie perfekcyjną, sieć informatorów lub też jakąś magię czy technologię pozwalającą mu na obserwowanie, co dzieje się na pustkowiach. Chciałem wymienić informacje, dowiedzieć się, co wie. To była jak układanka i wiedziałam, że brakuje mi jeszcze kilku kawałków do jej rozwiązania. Jeśli ktokolwiek mógł je mieć, to był to DJ Pon 3. Velvet zdawała się rozważać mój komentarz. W końcu odezwała się. Jeśli to prawda, to stawia to resztę tego, co powiedział kaznodzieja w zupełnie innym, bardziej złowrogim świetle. Zaprowadziło mnie do odległego kąta wagonu, szepcząc. Mówił, że bogini przemawia jedynie do garstki wybranych przez siebie kucyków. Zakwestionowałem to. Wybranych? A może po prostu mocowej tak zwanej bogini mają jednak swoje granice?
oraz że Redai jest tym, do którego mówi najwięcej. Jednak kaznodzieja nie jest do końca pewien, czy Redai wezwę przemawiała, szukając słów. Poprawnie odbiera przekaz. Wydaje mu się, że odbiór Redaja jest zakłócony. Wedwet wyraźnie nie była zadowolona z owej analogii, lecz wiedziałam, o co jej chodzi. Albo to, kontynuowała, albo po prostu jej nie słucha. W każdym bądź razie, kaznodzieja jest tutaj, by szerzyć prawdziwe słowo bogini, stale od Redaja i jego band łowców niewolników. Pomyślałam o uzbrojonym obozie położonym kilka godzin kłusa od terytorium strzasnionego kopyta. Kaznodziejnie nie oddalił się wystarczająco daleko. Zawahałam się, nim spytałam. Jakie jest prawdziwe słowo? Naprawdę nie chciałam pytać o to kaznodziei. Wprawdzie otrzymałabym wtedy odpowiedź, która nie byłaby zniekształcona przez uprzedzenia Velvet Remedy, ale za to musiałabym wysłuchać kazania. Byłam zbyt zmęczona, by choćby to rozważać. W skrócie, chwalcie mnie, czcijcie mnie, a wyniosę was ponad to, czym teraz jesteście i wszyscy staniecie się jednością, złączeni we mnie. Wyglądało na to, Velvet Remedy musiała tego wysłuchiwać całymi godzinami. Rozumiałam teraz, czemu Gaut obawiała się przybycia kolejnego kaznodziei. Skinęłam głową. Wzywa mnie kupka siana. Pogadamy z Gaut w trakcie śniadania, ale potem możemy odejść. Nie byłam jednak pewna, czy na pewno chciałam już opuszczać to miejsce. Otworzyłam ostatni lok przed położeniem się. Tym razem uderzenia w drzwi i łazienki były dużo głośniejsze, rytmiczne, tak jakby kucyki na zewnątrz używały jakiegoś mebla albo jako tarana. Słyszałam, jak coś trzeszczy z wolna pękającej framudze. Głos klaczy był słaby, mówiła z nieprzyjemnym, drwiącym zaśpiewem. Słyszę, jak pukacie, lecz nie możecie wejść. Słyszę was, tak, słyszę was. Rety, właśnie zdałam sobie sprawę, że mam ten cały pamiętnik, a jedynie kluckami, które kiedykolwiek go usłyszą, jesteście wy, skurwysyny. Pierdolcie się, wszyscy, co do jednego. Mój, Orety, kręci mi się w głowie. O czym to ja? Wiecie co? Myślę, że czerwień to mój kolor. Plusk, plask, stuk, stuk. Hej, Silverspoon, pomalujmy miasto na czerwono, albo, no wiesz, przynajmniej łazienkę. A pukajcie sobie, dranie. Nie pasuje tylko za bardzo do mojego uroczego znaczka. To nic, to i tak głupi znaczek. Serio, korona z diamentów? Co to kurwa ma niby znaczyć? Dobra, zrozumiem jeszcze diamenty. Celesty wie, że sprawdziłam ich wystarczająco dużo. Wysyłałam najlepsze z nich na dół przez wiele lat. Ha, jest tam jeszcze coś, czego nie dostaniecie. Ha, ha, ha. Tak samo jak nie dostaniecie mnie. Mam na imię Diamond Tiara i nie dorwiecie mnie, skurwysyny. Uciekłam wam. No, naprawdę, korona? Co to miało znaczyć? Hihi, nie dostaniecie. Nie, dostaniecie. Przypis. Następny poziom. Nowy profil. Cichy galop. Opanowałeś sztukę cichego poruszania się, pozwalającą ci na szybkie przemieszczanie się bez robienia hałasu. Możesz skradać się, nie otrzymując ujemnych modyfikatorów za poruszanie się z pełną szybkością.